Polska Walia 2-1, biało-czerwoni na inaugurację Ligi Narodów pokonali wyspiarzy 2-1. Kamiński, Świderski to strzelcy bramek dla reprezentacji Polski. To z jednej strony był poligon doświadczalny przed mistrzostwami świata, ale Ligę Narodów należy traktować bardzo poważnie. Przemek Ofiara, witam serdecznie. Dziś porozmawiam, no oczywiście, z waszym ulubieńcem, panem Janem Tomaszewskim. Dzień dobry, panie Janku. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Janku, to jest oczywiście wywiad widzów z panem, także zadawajcie pytania na czacie pod tym wywiadem, ale ja pozwolę sobie zacząć, panie Janku. Podobał się panu ten mecz? No, niby z jednej strony można powiedzieć, że o zwycięstwach się nie dyskutuje, wygranych się nie sądzi, no ale jednak ta gra nie była jakaś doskonała w meczu z Walią. Tak, ta gra nie była doskonała i to moim zdaniem z dwóch powodów. Dlaczego? Dlatego ten mecz, myśmy mówili, że Walia będzie w rezerwowym składzie, że musimy wygrać, ja nawet proponowałem 2-0, prognozowałem. Natomiast ten mecz był kluczowy moim zdaniem dla reprezentacji Polski. Dlaczego? Bo zwycięstwo praktycznie daje nam utrzymanie w tym momencie w tej najwyższej klasie rozgrywkowej na przyszły sezon, a teraz grając już powiedzmy na luzie, jeśli my zdobędziemy jakiś punkt z Belgią czy z Holandią, to będzie to nieprawdopodobny, jak to się mówi, kop psychiczny w kontekście zbliżających się mistrzostw świata, bo wiadomo, że Holandia i a szczególnie Belgia są najlepsze drużyny na świecie. I tutaj moim zdaniem popełnione zostały dwa błędy. Pierwsze, ponieważ ten mecz był kluczowy, to moim zdaniem nie można było wystawić debiutanta. Dlaczego? No bo wiadomo, że nie wiadomo jak się zachowa, bo w reprezentacji się inaczej gra. No i cóż, i dostaliśmy bramkę frajerską, jeden strzał, jedna bramka i tutaj dużą winę ponosi Grabara, który no źle się ustawił, potem przepuścił tę piłkę i zaczęły się schody. I sprawa druga. My w defensywie graliśmy bardzo dobrze. Cały nasz zespół grał w defensywie. Natomiast w ofensywie była niepotrzebnie graliśmy znowu w dziesiątkę, ponieważ albo Lewandowski gra sam, tak jak gra w klubie, jako dziewiątka, a nie z jakimś innym zawodnikiem, w tym przypadku z Buksą. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie nie robi się akcji, ci, jak to ja mówię, pomocnicy nie potrafią zdobyć, bo o jednego gra się mniej, nie potrafią zdobyć tej przewagi liczebnej, żeby doprowadzić do sytuacji. To było widać. Te sytuacje, które miał Lewandowski, Zieliński i Buksa, no to były takie powiedzmy w miarę przypadkowe, może dobra była ta akcja Puchacza z Buksą, nie trafił piłkę, ale tam powinien być Lewandowski. Robert z kolei, widząc, że Buksa się nie cofa, cofnął się do tyłu i tak grał ni to pomocnika, ni to napastnika. I to dla mnie były dwa podstawowe błędy. Na mecz, jeszcze raz podkreślam, te wszystkie spotkania musimy to, jakby to powiedzieć, ukierunkować na pierwszy mecz z Meksykiem. Z Meksykiem moim zdaniem od samego początku powinniśmy być z jedną dziewiątką i grać albo piątką, albo szóstką w defensywie, jeśli będziemy grać trójką obrońców albo czwórką. I ta gra nam najlepiej leży. Nie było tego wczoraj widać. Co było dobre we wczorajszym meczu? Dobre było to, że zagrał selekcjoner 16 zawodnikami. Tak powinno być, bo w Emiratach, przepraszam, w Katarze będzie tam pogoda, wszystko będzie, jak to się mówi, na niekorzyść piłkarzy i te zmiany powinny być już nawet wcześniej dokonane, żeby wchodzić jeden za jeden, żeby się ta gra nie zmieniała, żeby koncepcja drużyny się nie zmieniła. Bardzo zachęcam was do wzięcia udziału w naszej sondzie. Jak oceniacie grę Polski w meczu z Walią? Było świetnie, tak sobie, czy szkoda gadać?
Na koniec naszego wywiadu podam wynik tej sondy, a przechodzimy do kolejnych pytań. Zanim jednak do pytań naszych widzów, one są najważniejsze, to chciałem dopytać o ten duet napastników, bo wielokrotnie pan powtarzał, że no nie powinniśmy grać dwoma napastnikami, no ale jakoś Paulo Sousa, a teraz Czesław Michniewicz pozostają głusi na pana apele i wystawiają dwóch napastników. No więc jeszcze raz podkreślam, wystawiając dwóch, proszę mi pokazać drużynę liczącą się na świecie, która gra dwoma dziewiątkami. No mistrzowie świata są tutaj przykładem. Albo gra Benzema, albo gra Giroud. W dwójkę nie grają. Oczywiście oni w dwójkę mogą zagrać, jak jest 70 minuta i Francja przegrywa. Ale wtedy, kiedy gramy od samego początku, to musimy grać jednym napastnikiem i reszta jest poświęcona na grę defensywną i ofensywną, bo to wiadomo, wczoraj nawet było widać, że przewagę ma słaby, co tu dużo mówić, słaby zespół walijski, bo to byli zawodnicy, ale oni rozgrywali nas w środku pola. I te strzały, które, no nawet ta bramka, no była wynikiem tego, że zabrakło zawodnika, bo on szedł, prowadził tą piłkę z boku, uderzył z kąta jeszcze, bo to po takim, jakby to powiedzieć, nie ze środka boiska i brakuje jednego zawodnika. Mówię, w kontekście meczu z Meksykiem, my, nie tylko w kontekście, my, wszystkie mecze reprezentacji, moim zdaniem, powtarzam, moim zdaniem, nie wiem co zrobi sztab szkoleniowy, powinniśmy rozpoczynać jedną dziewiątką. Poza tym jeszcze raz powtórzę, jak mam to, że Robert Lewandowski gra w klubie jako dziewiątka i on się porusza jako dziewiątka właśnie w tej strefie dziewiątkowej. A tu nagle jest drugi, obojętne czy to będzie Buksa, czy to Świderski, czy jest drugi i Robert co? Jeszcze raz mówię, będzie grał 4,5? Panie Janku, musi grać dziewiątkę i na niego te piłki muszą być nagrywane. Miałem wrażenie, panie Janku, że Lewandowski momentami to grał jako skrzydłowy nawet. Nawet ta akcja Roberta, kiedy no, tak niewiele brakowało, żeby strzelił gola, sam sobie tę akcję wywalczył, to była też akcja skrzydłem, prawda? No ale jeszcze raz właśnie podkreślam, myśmy to mówili niejednokrotnie, panie Przemku, że no, Robert szuka gry, a Robert nie jest od szukania gry. Ten Bajerant, przepraszam, portugalski, w pewnym momencie go wystawił z Andorą, chyba w pomocy, prawda? No jak to się skończyło? I Robert przez to stracił bardzo dużo, bo został kontuzjowany, nie grał w meczach reprezentacji. No wystawmy Roberta na bramkę, no. On sobie też da radę, tylko po co? Panie Janku, każdy musi grać to, co potrafi najlepiej. Panie Janku, a propos tego, o czym rozmawiamy, Adam Wróbel, nasz widz. Panie Janku, dlaczego nie możemy grać już teraz cały czas, tak jak ze Szwecją, na jednego napastnika? Za plecami Lewandowskiego idealnie wpasowałby się Sebastian Szymański albo Nikola Zalewski. Zgadza się. No przecież właśnie my o tym mówimy od momentu, kiedy właśnie to już za Jurka Brzęczka się mówiło, bo Jurek grał nie tylko dwoma, ale czasami grał trzema dziewiątkami. To jest po prostu no, niezrozumiałe. To jest tak samo, jak graliśmy dwoma bramkarzami i nie było tego zgrania między obrońcą, bramkarzem, no bo bramkarz w tej chwili jest obrońcą, a pozostałymi zawodnikami. Przecież to tylko nam to odpowiada. Dlatego mówię, no wczoraj, ja nie wiem jaka była jakie były procenty, ile procent byli, ale sądzę, że porówno to było piłkarze walijscy i nasi, ile procent byli przy piłce. Robert nie może grać jako, oczywiście raz może się tam cofnąć, ale on cały czas szukał gry i praktycznie Robert miał, no asystę miał przy tej drugiej bramce, bo strzelił, tam się piłka podbijała i Świderski się kapitalnie znalazł. Ale jeszcze raz mówię, tracimy jednego zawodnika w grze defensywnej i w grze ofensywnej i przeciwnik ma przewagę nad nami w środku pola, kiedy gramy dwoma dziewiątkami. Takie jest moje zdanie. No cóż, selekcjoner i sztab szkoleniowy uznają, że gramy dwoma. No to grajmy dwoma. Ja uważam, że jeżeli zagramy dwoma z Meksykiem, no to będzie źle. Karol Chodziński, witam serdecznie panie Janku. Wracając, czy Puchacz
i Krychowiak powinni grać w tej kadrze, bo tak patrząc na wczorajszy mecz, to zrobili wszystko, żeby nie przyjechać na następne zgrupowanie. No tak, tutaj akurat jeśli chodzi o Grzegorza Krychowiaka, grał słabiej. No nie było tego wyrazu. Natomiast Puchacz, on jest ofensywnie dobrym zawodnikiem, ale jeszcze za bardzo, przepraszam, mówiąc tak kolokwialnie, jest elektryczny. On nie ma, on musi złapać to wyrachowanie, to takie kalkulacje. A on, jak się w pierwszym momencie puści tą piłkę do przodu, to już biegnie. Nie, czasami trzeba oszukać, trzeba po prostu trochę podswaniakować. Oczywiście wczoraj dał chyba 2 albo 3 piłki takie niezłe. Dla Buksy to była kapitalna piłka, ale jeszcze raz podkreślam. Wczorajszy przeciwnik był naprawdę słabszy, jeśli chodzi o indywidualne możliwości. Oni wczoraj tworzyli zespół, nawet że byli to słabsi zawodnicy, a my tego zespołu jeszcze nie mamy. Nie mamy tego jakiegoś dopracowanego. Bereszyński, no proszę, jeśli Bereszyński, jak przyjdzie Kasz, będzie grał na lewej obronie, no to nie wiem, po co Bereszyński gra tutaj po prawej stronie. No to jest, już w tej chwili muszą być pewne schematy i już w tej chwili musi być pewne ustawienie kręgosłup zespołu. I zgadzam się tutaj z tym, że dla mnie Szymański, Zieliński za Lewandowskim to jest najgroźniejsza nasza broń. Ale tutaj wczoraj, co mi się podobało, to co zrobił Kamiński, ja tego chłopaka za bardzo nie widziałem, ale to co wczoraj zrobił, jak on pokazał, jak on ma szybką nogę, z kolana strzela i tę bramkę, którą strzelił, to on chciał tam strzelić, on chciał tak zrobić, bo już w Lechu Poznań kilka bramek właśnie takich strzelił, frajerów zrobił w lewo, w prawo, zakręcił tą piłkę i praktycznie bramkarz był bezradny. I tu już jest dla mnie, powiedzmy, Zalewski, Kamiński już są tymi zawodnikami, którzy mieszczą, moim zdaniem, powinni się zmieścić w 16. I to jest właśnie sukces. Piotr Jabłoński, bardziej stwierdzenie niż pytanie. Wczoraj brakowało działu kreacji w drugiej linii. Grali sami defensywni pomocnicy i przez to Lewandowski musiał się cofać i rozgrywać. No to właśnie o tym mówimy, no, ale nie na tym polega piłka, żeby Robert się cofał. No bo Robert się cofał dlatego, że Buksa się nie cofał, bo Buksa nie ma papierów na rozgrywanie. Ma to Robert, ale my tracimy w ataku bardzo dużo. I dlatego taki kreatywny Szymański, który potrafi zakręcić, Kamiński, oczywiście defensywny, najpierw musimy grać z tyłu na zero. A żeby grać z tyłu na zero, to musimy dziesiątką się bronić, oprócz Roberta, który pomaga defensywnej tylko przy stałych fragmentach gry. Natomiast Robert niech sobie chodzi, niech się pałęta po środku boiska, bo na niego nawet można zagrać jedną jakąś szybką kontrę. Natomiast jeśli jednego tego zawodnika brakuje, to ani nie ma kreacji, ani nie ma defensywy. No bo w tej defensywie też jest jeden waliczyk był więcej, a w ofensywie również mieli przewagę. Z tym się zgadzam w 100%. Kolejne pytanie, Barbara Górski. Dlaczego trener Michniewicz wystawił 2 dziewiątki, wiedząc, że to błąd i nie przynosi żadnych korzyści w grze? To już mamy chyba omówione, panie Janku. Dużo pytań to jest. Jeszcze raz podkreślam. Proszę mi pokazać światową drużynę. Światową, no bo tam jakiś Pernambuco nie mówię. Światową drużynę, która gra 2 dziewiątkami. Nie można, to jest tak samo jak nie można grać 2 bramkarzami. Bo zawsze coś brakuje. Tu musi być i przede wszystkim musi być gra z tyłu na zero. Dawid Herman, czy Polska lepiej grała wczoraj niż za czasów Bajeranta z Portugalii? Nie lepiej grała. Zawodnicy lepiej grają, bo jeszcze póki co nie mamy zespołu. Mieliśmy ogromne szczęście w tych 2 meczach ostatnich, bo również, panie Przemku, o tym mówiliśmy, że przed meczem ze Szwecją jesteśmy skazani, powtarzam, skazani na zwycięstwo. Bo Szwedzi przyjechali po dogrywce, wymęczeni. Nie ma takiej możliwości, żeby oni się zregenerowali. I to się potwierdziło w drugiej połowie meczu ze Szwecją. Jakby padły jeszcze 3 bramki, to nigdy nie miał pretensji, bo bramka szwedzki wspaniale bronił. Ale oni już opadli z sił, oddychali rękawami.
To samo było wczoraj. Wczoraj oczywiście zawodnicy walijscy byli świeżi, tak jak my, ale klasą odstawali od naszych reprezentantów. Ja już nie mówię od najlepszego piłkarza świata, ale od naszych reprezentantów, którzy grają w czołowych klubach, bo oni, no ja bym to samo zrobił na miejscu trenera Walińskiego, wystawili rezerwowych, bo dla nich jest teraz najważniejszy mecz w tym roku, mecz z Ukrainą. I tutaj proszę zauważyć, Ukraina, która przez pół roku nie grała meczu, niektórzy zawodnicy, bo z tych klubów ukraińskich, to oni przez pół roku mają przerwy. I co? Ale mają zespół. Jak się ci chłopcy spotkali, to ci, którzy grają na zachodzie, jakoś dopingo i wygrali 3-1 wygrać w Szkocji. To jest naprawdę wielka sztuka. I teraz Walijczycy mogą, chociaż będą zmęczeni, na pewno będą zmęczeni i będą w takiej samej sytuacji jak Szwedzi, którzy przyjechali do nas. Także my te dwa mecze mieliśmy, jakby to powiedzieć, podarowane przez los, no bo to tak wynika, ale teraz właśnie będzie sprawdzian w tych dwóch spotkaniach, bo z Belgią i z Holandią, moim zdaniem, przepraszam, to jest moje zdanie, powinniśmy grać jedną dziewiątką z tyłu na zero, bo każdy punkt tutaj, każdy punkt, bo jeśli przegramy, nic się nie stanie. Belgia jest chyba na drugim miejscu, Holandia w dziesiątce, my jesteśmy na 20 miejscu, jesteśmy najgorsi z tej całej czwórki. Każdy punkt, każde dobre zagranie będzie procentowało w zawodnikach. O kurczę, ja na tego Belga nieźle gram, czyli na tą jedną z najlepszych drużyn na świecie. I to jest właśnie podbudowa, taki kop psychiczny dla zawodników. I te dwa mecze dadzą nam odpowiedź, czy już się jakoś tworzy ten zespół, czy jeszcze nie. Coraz więcej widzów na naszym czacie. Dobijamy już do 300 praktycznie. 276 osób nas ogląda. Bardzo dziękujemy. Zadawajcie pytania panu Janowi. Kolejne pytanie. Jędrzej Zając. Jak to jest możliwe, że potrafiliśmy wygrać z mistrzami świata Niemcami, a teraz męczyliśmy się ze średnią Walią? No dlatego, że mieliśmy wtedy zespół. Adam Nawałka, powtarzam, Adam Nawałka był tym ostatnim polskim trenerem, który oprócz tego, że grał dwoma bramkarzami, to mi się nie podobało, bo też żadna drużyna nie gra dwoma bramkarzami. Adam tymi bramkarzami rotował i to pokutuje do dzisiaj, że nasi bramkarze nie grają tak w ofensywie i w defensywie, to jak mówię, jak obrońcy. Bo tak cały świat w tej chwili gra. Ale Adam Nawałka miał koncepcję. Właśnie grał Lewandowski, za nim grał Zieliński i myśmy grali 4-1-4-4-1-1. Czy 1-4-5-1. I to właśnie myśmy, oczywiście Niemcy byli lepsi w tym spotkaniu, fenomenalnie zagrał Wojtek Szczęsny, ale myśmy mieli swój styl gry. Później, proszę zauważyć, Adam zaczął kombinować jakieś 3-4-3 na Mistrzostwach Świata. Nie wiadomo, 4-5, no, zaczął kombinować, dostosowując się do każdej drużyny. To do Południowej Ameryki, to do Japonii, to do Afryki. Nie, gra się swoje. Po prostu my musimy prezentować swoje, to co umiemy najlepiej. I proszę, ze Szwecją zagrała jedna dziewiątka, i myśmy to spotkanie wygrali. Tutaj nagle dwie dziewiątki. No po co to komu jest potrzebne? Dwie dziewiątki, powtarzam, jak nie daj Boże, będzie jakiś niekorzystny wynik na Mistrzostwa Świata, to trzeba wstawić w ostatnich 15 minutach trzy dziewiątki. No bo albo przegramy 5-0, albo zremisujemy spotkanie. I to jest zrozumiałe. Natomiast musimy grać przez całe spotkanie to, co umiemy najlepiej. Dlaczego? Żeby przeciwnika zniechęcić do gry, bo im więcej my przy piłce, to już mówił pan Kazimierz Górski, im więcej my przy piłce, tym krócej oni. A wczoraj ja nie wiem, czy Walijczycy nie byli dłużej przy piłce. Panie Janku, chyba jednak Polacy, tutaj nam pomógł jeden z naszych widzów. Otóż nie mogę odnaleźć tego wpisu. W każdym razie przejdziemy do kolejnych pytań. Jeżeli to znajdę, to powiem, jaki był bilans posiadania piłki. Karol Chodziński. Panie Janku, cienko widzę mecz z Argentyną. Skoro leją Włochów 3-0.
Nie skupiajmy się na Argentynie. Naszym najważniejszym meczem jest, tak jak w tej Lidze Narodów, mecz z Walią u nas. Bo 3 punkty dają nam w tej chwili komfort, że nawet jak w przypadku tam porażek, to wystarczy zremisować na Walii w Cardiff i jesteśmy w grupie tej najwyższej. Skupmy się w tej chwili na meczu z Meksykiem. Dlaczego? Bo Meksyk, podobny styl, wiadomo, że to jest ni to Ameryka Północna, ni to Południowa, ale podobny styl grają w podobnym, technicznie drużyny tak zaawansowane jak Argentyna. I jeśli my mamy kluczowy mecz z Meksykiem, tego meczu nie możemy przegrać. Nie możemy przegrać i koniec. I tutaj, jak nie możemy przegrać, musimy właśnie zacząć grę na zero z tyłu, 4-5-1 i grajmy. Bo oni, jak się im damy rozhulać, a już nie mówię o Argentyńczykach, jak się damy im rozhulać, no to nas po prostu kręcą w ziemię. Trzeba po prostu grać swoje i doskonalić swoją grę. A my tego stylu nie mamy, co było widać wczoraj w pierwszej połowie. Nie wiadomo, jaki, czy gramy prawą stroną, czy gramy lewą, kto jakieś prostopadłe podanie, no nie było tego. To były, powiedzmy, indywidualne jakieś takie popisy, które się udały. A nie było tej zespołowości, nie było tego automatyzmu. Nic nie było. Zawodników mieliśmy lepszych. Wygraliśmy w sumie, dobrze się stało, trzeba rozgrzeszyć nawet bramkarza, no bo zwycięzców się nie rozgrzesza, ale trzeba wyciągać błędy z tego zwycięskiego meczu. Bo te błędy wczoraj były. Nasi widzowie nam tutaj troszeczkę podpowiadają. Polska miała niewielką, ale przewagę w posiadaniu piłki. Przepraszam, niewielką. No grając u siebie z rezerwami walijskimi, no to myśmy powinni mieć przewagę 70 do 30. I niewielką, no to ile? 56-44. I to świadczy o tym, że nie ma tego zespołu, bo nie było tego rozklepania, nie było tego podawania, bo wiadomo, jak podajemy między sobą, to nie daje, podawanie między sobą nie daje, powiedzmy, gwarancji zwycięstwa, ale zniechęca przeciwnika, bo ten przeciwnik biega jak, przepraszam, jak się gra w kole, jak gramy w tak zwanego dziada. Kto się najbardziej wkurza? Ci, którzy biegają za piłką, a ci, którzy robią z nich balona, oni mają tą, widać, że tą przewagę, a ci się boją. A wczoraj w środku pola, gdybyśmy przeliczyli to same w środku pola, to jestem przekonany, że więcej podań wymienili między sobą Walijczycy niż my. I myśmy biegali, po co? Bardzo proszę was o pytania piłkarskie, tylko takie pytania będę zadawał dzisiaj podczas tego wywiadu. Barbara Górski, panie Janku, dlaczego zawsze pod koniec meczu musimy się rozpaczliwie bronić? Brakuje kondycji? Jeśli tak zawsze, jest tak zawsze we wszystkich meczach, po prostu wybijamy piłkę na oślep, oby dalej od naszej bramki. No, wzięło się to stąd, że my przegrywaliśmy to spotkanie. Nie z jeden strzał i bramkę. I to ojeju, no musimy to wygrać. No Boże, jak przegramy, to będzie i nagonka, i prasy, i kibiców. I tutaj w tej 85, 6, bo to nie wiadomo, ile tam sędzia doliczy, pod koniec strzelamy tą bramkę. I w tym momencie wszystko robimy, żeby się bronić. Nie ma tego właśnie, to co ja mówię, tu właśnie widać, że nie ma zespołu. Bo zespół, który strzela bramkę na 2-1, to gra po prostu, gra między sobą, gra przy chorągiewce, jak kiedyś Smolarek na Mistrzostwach Świata z chorągiewką się kiwał i bardzo dobrze, żeby zyskać czas. Ale żeby zyskać czas, to musi być zespół, który wyjdzie z tą piłką, jakby to powiedzieć. Ja już nie mówię o kontrataku, żeby strzelić trzecią bramkę. Jak się uda, to proszę bardzo, ale że odsunie niebezpieczeństwo gry od własnej 16. A u nas właśnie nie ma jeszcze zespołu, to można tak powiedzieć, bo nie potrafimy zachować się, tak powiedzmy, zimno i rezonersko
na przeciwnika, który już nie ma nic do stracenia. I albo przegra 3-1, albo idzie wszystko na jedną kartę. My przy stanie 2-1 chyba już nie mieliśmy jakiejś takiej stu. Nie było 100% sytuacji. A w każdym meczu na wysokim poziomie drużyn, proszę zauważyć, Liverpool jak grał, to jednak Real miał tą stówę, gdzie mógł przeważyć szale zwycięstwa już wcześniej, strzelając drugą bramkę. I oni tam wyszli chyba dwa razy tak, prawie jeden na jeden i nie wykorzystali szansy. Ale wyszli, to znaczy, że oni są drużyną i potrafią wykorzystać to ryzyko, które zastosował przeciwnik. Bo w ostatnich minutach Liverpool poszedł 1-10 i trzeba to wykorzystać. My tego nie potrafimy wykorzystać. Nawet wczoraj Walijczycy poszli, no bo zaczęli nas atakować i my zamiast popykać tą piłkę, to myśmy wybijali. Zupełnie, nawet to świadczy o tym, że jeszcze nie mamy drużyny. Już 443 osoby na naszym czacie. Bardzo dziękuję wszystkim, że nas oglądacie. Idziemy do kolejnego pytania, raczej stwierdzenia. Adam Romanowski. Janku, miałeś rację, byłem na tym meczu, widziałem na własne oczy, że nie służy nam gra dwoma napastnikami. No ten temat jest co chwila podejmowany przez naszych widzów. Mam nadzieję, że to nie jest pytanie do mnie, to jest do pana redaktora, żeby na przyszłej konferencji prasowej nie mówić o jakichś duperelach związanych z jakimś tam Bayernem Monachium, bo mnie to naprawdę nie interesuje. Tylko właśnie konkretnie zapytać się kapitana drużyny Roberta Lewandowskiego, jak mu się lepiej gra, czy w dwójkę, czy samemu. No bo tutaj odpowiedź jest oczywista. Gdyby mu się grało dobrze w dwójkę, to by Bayern kupił trzy dziewiątki i graliby w trójkę. A on po prostu gra sam. I to samo pytanie, panie redaktorze, proszę skierować do selekcjonera. Bo to jest, przepraszam, no proste jak konstrukcja cepa. Mamy furt swoje i na tym, moim zdaniem, na tym tracimy na grze zespołu. Korentin F1.pl, pytanie do pana Jana. Skoro Macedonia potrafiła wygrać z Niemcami i Włochami, to my jesteśmy w stanie wygrać z Belgią i Holandią. Jak pan się do tego odniesie? Ale na to tak, tym bardziej teraz, kiedy już mamy prawie spokojną głowę, jeśli chodzi o utrzymanie. W tych dwóch spotkaniach, dlaczego mamy nie zagrać tak, jak zagrał Jurek Brzęczek pierwszy mecz po objęciu funkcji selekcjonera? Nie znał w ogóle zawodników, znał wszystkich zawodników, ale nie miał z nimi kontaktu. I nagle w Bolonii graliśmy z Włochami. Byliśmy zdecydowanie lepsi. Ten mecz byśmy wygrali, gdyby nie sędzia, który z kapelusza dał karnego. Naturalnie, jeszcze raz powiem, tym bardziej, że mamy komfort. Zostaliśmy w tej najwyższej klasie ryzykowej. Niech oni się martwią, jak mają z nami wygrać. A my, jeszcze raz, ten mecz jest dla nas po prostu, ja bym chciał takie same mecze grać. Dlaczego? Bo oni są faworytem. A tylko jak my zremisujemy, a daj Boże wygramy, to cały piłkarski świat będzie pisał. Tak samo jak w tej chwili piszą o Ukrainie, która zespołu przez pół roku nie wiadomo, co się z tym zespołem działo. Nie grali ani w klubach ten i wygrali w Szkocji. I to jest sensacja nieprawdopodobna. I Walijczycy w tej chwili mają Pietra. Mimo tego, że oni są zmęczeni po naprawdę bardzo trudnym meczu. Nie tak jak Walijczycy, bo ten podstawowy skład Walii nie grał. I tak, niech oni się martwią, jak na początku, kiedy jest 0-0, już jest nasz sukces. Utrzymajmy to do końca. To będzie sensacja i to będzie naprawdę podbudowanie drużyny, że my stanowimy zespół i nawet przeciwko jednym z najlepszych na świecie drużyn Belgii czy Holandii potrafimy grać jak równy z równym. O to chodzi, żeby nie było to, co myśmy grali z Holandią dwa mecze w Lidze Narodów i myśmy połowy boiska nie przeszli. I tylko szczęście od Boga, że to się skończyło. To wtedy, panie Janku, takimi... to,
to wtedy, panie Janku, jak dziś pamiętam, Jerzy Brzęczek powiedział po tym meczu, że jest zadowolony z gry zespołu, kiedy nie wyszliśmy z boiska. No, tak, jak się nie przechodzi połowy boiska, tak? To, no i się przegrywa mecz. Bo ja rozumiem, że jest 0-0, gramy, tak jest, murujemy, ale jak my przegrywamy, no to co tu jest do bronienia, no? Jak przegramy 1-0 czy 4-0, no nie ma żadnej ten, bo nie ma punktu. A tutaj w tej chwili oni muszą wygrać i to jest nieprawdopodobna szansa dla naszego zespołu udowodnić, że my już jesteśmy zespołem, bo zawodników mamy prawie na tej samej, jak to się mówi, na tym samym poziomie, bo grają w czołowych klubach europejskich, ja już nie mówię o najlepszym piłkarzu świata. I oczywiście, tylko że oni mają zespół, a my tego zespołu jeszcze nie mamy. I ten zespół właśnie, takie 4 mecze, 2 z Holandią, 2 z Belgią, bo tam o Walii to już chyba nie ma co mówić, to powodują, że po tych 4 spotkaniach, nawet jak przegramy 2-1, 3-2, że strzelimy bramki, a jak już zremisujemy, a jak już wygramy, no to po prostu ci zawodnicy czują się nieprawdopodobnie. Proszę panu Kazimierzowi Górskiemu, wystarczyły 2 mecze, żeby ta drużyna stała się światowej klasy zespołem. Mecz z Holandią, tydzień przed meczem z Anglią, kiedy graliśmy z najlepszymi piłkarzami świata, z Cruyffem, Neskensem, ojej, ile ich tam było, i myśmy ten w Holandii zremisowali spotkanie. Później pojechało się na Wembley, zremisowało się wprawdzie szczęśliwie, bo Anglicy byli lepsi, ale szczęście też sprzyja lepszym i drużynę dobrą poznaje się wtedy, kiedy jej nie idzie, a nie przegrywa meczu. I później już na Mistrzostwa Świata nie było dla nas przeciwnika, przed którym byśmy się trzęśli. No bo my, ojej, gramy tam. Graliśmy z Brazylią, no tak jak równy z równym. Graliśmy, przegraliśmy z Niemcami, grali tak jak równy z równym graliśmy. I właśnie o to chodzi, że te mecze, dwa, daj Boże, żebyśmy wygrali, ale ja już nie chcę być taki pazerny. 2 remisiki jak będą, to będzie coś wspaniałego. Krystian, kto może zastąpić Modera? Bo wczoraj żaden z pomocników nie był w stanie rozegrać dobrze. No więc tu jest Moder, to jest problem. No, wydaje mi się, że Jakub nie dojdzie do siebie na Mistrzostwa Świata i o tym trzeba zapomnieć. No, daj Boże, żeby doszedł, ale no. Jest Szymański, jest w tej chwili Kamiński, który ma to pokrętło. Jest trzeci Zieliński. I z tej trójki, łącznie z Kamińskim, można będzie zastąpić. Bo jeśli chodzi o defensywę, jeśli chodzi o Grześka Krychowiaka, no to jest jeszcze Bielik, który nie ma go. Także to są, mówię, sprawy, które mamy tych zawodników. Tylko trzeba ich poustawiać. To, co powiedziałem, jeśli Kasz będzie grał na, obojętnie, czy na prawej obronie, czy na prawym wahadle, no to Bereszyński musi grać na lewej stronie, bo w tej chwili takiego lewego obrońcy nie mamy, chyba że będzie grał Zalewski. Ale mówię, właśnie te 6 spotkań jest po to, żeby ustalić 16, powtarzam, 16, nie 11, bo w tej chwili piłkę nożną gra się 16 na 16, a nie 11 na 11. Adam Romanowski, czy jako kibice możemy spokojnie mówić, że Michniewicz na tym etapie jest dobrym selekcjonerem? Tak, to w tej chwili tak. Tyle tylko, że jeszcze podkreślam to, co powiedziałem na początku. Reprezentacja jest dobrze prowadzona, ale mieliśmy 2 podarunki od FIFA i od Trybunału Arbitrażowego, że nie wyznaczyli nam przeciwnika zamiast Rosji, bo to, że Rosja została dyskwalifikowana, to jest, nie podlega dyskusji. I trafiliśmy na wykończonych Szwedów meczem i dogrywką. W tej chwili druga sytuacja, mecz Walia-Ukraina, który się odbędzie za kilka dni, spowodował, że Walijczycy przeciwko nam wystawili rezerwowy skład. I te 2 mecze wygraliśmy, powtarzam, wygraliśmy jakością naszych poszczególnych zawodników. Lewandowskiego, Zielińskiego, no całej naszej drużyny. Bo oni byli wszyscy lepsi od przeciwników.
ale nie wygraliśmy tych dwóch meczów, nie wygraliśmy drużyną, tylko poszczególnymi zawodnikami. Te dwa mecze, które teraz będą, pokażą, czy właśnie to jest dobrze prowadzona reprezentacja, czy nie. Z Belgią i z Holandią. No i z Belgią u nas, no bo to wiadomo, że będziemy w okresie tam tygodnia czasu chyba grali dwa mecze z Belgiami. I te trzy mecze wykażą, czy jesteśmy na dobrej drodze i czy ta reprezentacja jest dobrze prowadzona. Adam Romanowski. Bo to już nie będzie... Adam Romanowski pyta, panie Janku, co powinien zrobić Michniewicz jako selekcjoner, by z najlepszego pokolenia polskiej piłki powstała drużyna? No właśnie, zdecydować się od meczu teraz już z Belgią granie jednym systemem, jednym ustawieniem do momentu, kiedy dodaj 70, 80 minuty, kiedy jest wynik dla nas korzystny. Bo jak jest niekorzystny, no to zawsze się podejmuje jakieś ryzyko wpuszczenia drugiej dziewiątki, trzeciej dziewiątki, no albo przegramy 3-0, albo zremisujemy. I to do 70 minuty, a szczególnie w pierwszej połowie, musimy, powtarzam, musimy grać z tyłu na zero i musimy grać swoje. I jeśli się zdecyduje na granie dwoma dziewiątkami, to niech tak gra. Ja uważam, że to jest źle. Natomiast jeśli zdecyduje się, że gramy jedną dziewiątką, to musi być to jedna dziewiątka. I albo nie, albo jeden, albo drugi. Dwóch nie może być. Mając najlepszą dziewiątkę na świecie, no w tej chwili chyba Benzema będzie, czy najlepszego piłkarza świata, nie można go dublować, bo to się odbywa kosztem drużyny. I teraz te trzy spotkania moim zdaniem będą decydujące, jeśli chodzi o wiarę w siebie i o to, czy idziemy w dobrym kierunku. Izabela Danowska, kolejne pytanie, panie Janku. No, Grzegorza Krychowiaka znów. Co nam daje Krycha? Ani w obronie, przy straconej w bramce reakcja jak żółw. W ofensywie i rozegraniu zero, żadnego przyspieszenia. Tylko jak wóz z węglem, dość kolesiostwa. Ostro. No, trzeba przyznać, że tutaj dużo racji. I dlatego uważam, że Grzegorz Krychowiak, jego trzeba wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że on jest nieprawdopodobny cwaniak, on jest nieprawdopodobny rutyniarz. On wchodząc w drugiej połowie meczu ze Szwecją, raz, że zrobił karnego w jakiejś takiej zupełnie niegroźnej sytuacji, Szwed się zachował jak taki frajer, no ale to jest Szwedu sprawa. A po drugie, Grzesia można wykorzystać właśnie w końcówce, kiedy potrzebny nam jest utrzymanie się przy piłce. I wtedy, jak on wejdzie na podmęczonego przeciwnika, to jego walory naprawdę są, bo przecież to jest piłkarz, który z drużyną zdobył chyba 3 razy Ligę Europy. No, po prostu jeden z czołowych piłkarzy Europy. I w tej chwili, grając od początku, on być może nie wytrzymuje tego. To samo, co jest z Grosickim. Grosicki od początku, ten wejdzie na podmęczonego przeciwnika, potrafi coś zrobić. I tutaj wydaje mi się, że trzeba znaleźć rozwiązanie, że ten Grzesiek będzie pomagał drużynie wtedy, kiedy będzie potrzebny. Bo on na to papiery ma. Pryzmat Pietrek. Katar, 3 mecze i do domu. Takie stwierdzenie. No nie. Spokojnie. Jeszcze raz podkreślam. Ja uważam, że 3 mecze... teraz są najważniejsze. 2 z Belgią, 1 z Holandią. Bo już nie mówię o tym, żeby tam wygrać tą ligę. Po co nam ta liga wygrać? Utrzymajmy się w niej, żeby zachować szansę na przyszły sezon, żeby grać z najlepszymi drużynami w Europie. Te 3 mecze udowodnią, w jakim punkcie jesteśmy. Bo jeśli, powtarzam, zagramy jakimś debiutantem w meczu z Meksykiem w bramce, czy obojętno, bo debiutant to jest nieprawdopodobne, to jest wielka niewiadoma, czy zagramy powiedzmy 2 czy 3 dziewiątkami w ataku, no to rzeczywiście może być 3 mecze i do domu. Natomiast te 3 mecze zadecydują moim zdaniem, czy mamy zespół, czy nie, bo te 2 spotkania też będą we wrześniu, no też będą bardzo ważne, ale to już będzie już chyba powołana 26-osobowa kadra, żeby we własnym sosie już się, jakby to powiedzieć,
doszlifować do tych mistrzostw świata. Nie czarujmy się, mamy naprawdę ogromne szanse wyjścia z grupy, co zawodnicy udowodnili swoją klasą w tych dwóch meczach, ze Szwecją i z Walią. Bo tylko zawodnicy to wygrali, nie drużyna. Panie Janku, pytanie ode mnie. Zastanawiam się, jakie jest pana zdanie na temat Roberta Lewandowskiego. Oczywiście nie sugeruję, że Robert Lewandowski gra słabiej, bo myśli o transferze do Barcelony, ale proszę powiedzieć, co siedzi w głowie piłkarza, kiedy na boku odbywa się taki wielki transfer, kiedy on za chwilę może przejść do Barcelony, innego klubu, kiedy jest skłócony z Bayernem Monachium, no a jednak trzeba wyjść na boisko i grać w drużynie narodowej. Siedzi to w głowie? No ale naturalnie, że siedzi, przecież Robert nie cały czas nie gra. Oczywiście to spotkanie wczorajsze moim zdaniem było słabsze w wykonaniu Roberta, tylko dlatego, że on szukał gry wszędzie, a nie tam, gdzie powinien grać. Natomiast proszę Państwa, on to powiedział. Wiadomo, że jest wojna. Wiadomo, że na tej wojnie jedyny argument to jest taki pozytywny dla Bayernu Monachium, to jest to, że oni mogą go nie puścić, on będzie musiał grać. Ale jeśli chyba wczoraj, szef La Ligi hiszpańskiej powiedział, że Barcelona nie może kupić Lewandowskiego, bo nie ma na to pieniędzy i jeśli chce kupić, musi sprzedać trzech swoich czołowych zawodników, to ja nie wiem. To tutaj to, co panie Przemku mówiliśmy, że hiszpańscy dziennikarze zrobili po prostu ustawkę taką, przed Villarrealem, przed tym meczem Bayernu z Villarrealem, że Robert już jest w Barcelonie, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest na najlepszej drodze, a teraz szef La Ligi, czyli on ma bardzo dużo do gadania, do powiedzenia. I on powiedział, ten transfer nie ma prawa dojść do skutku, bo Barcelona jest bankrutem. Myśmy to mówili 3 dni temu. No to jak pan sądzi, czy na Roberta to nie wpływa, czy nie wpływa? No przecież on, że wpływa. Jeśli to jest prawda, to on został ze swoim menedżerem wystawiony do wiatru. Bo tłumaczenie się takie, że Mané będzie tam... Mané nie jest dziewiątką. Mané jest takim właśnie zawodnikiem jak Thomas Müller. Taki, że będzie tym, jakby to powiedzieć, rozgrywaczem, takim dolatywaczem. Tak jak Zieliński w reprezentacji. A on nie ma nic wspólnego z Lewandowskim. Ale panie Janku, to jest inny styl gry. Panie Janku, ja mam takie wrażenie, że Robert troszkę sam siebie może zapędził w kozi róg, no bo nie ma teraz żadnego wyjścia. Powiedział A, to musi powiedzieć B. Jeżeli on finalnie w Bayernie zostanie, to będzie wizerunkowo skompromitowany. Tak mi się wydaje. A panie Przemko, o czym myśmy mówili ostatnio? No, Robert za dużo powiedział. Takie sprawy rozgrywa się w zaciszu gabinetu. I musi się to odbić na psychice samego zawodnika. Ja nie mówię o grze, bo Robert tutaj grze, no może zagrać słabo, ale to jest zawsze wysoki poziom światowy, jego kryje dwóch zawodników i to jest ogromny pożytek. Ale no przecież on nie jest automatem. Po nim to nie spływa, jak woda po kaczce. Po prostu... No, za daleko to wszystko zaszło i teraz, jeśli Barcelona ogłosi tam, że niestety nie ma pieniędzy na Roberta, no to jakby się pan czuł, panie redaktorze? Już pan jest w Barcelonie, już jest pan w ogródku, wita się pan z gąską i my nie mamy pieniędzy. Dlaczego? No oszukany, no i to oszukany. To mówi szef La Ligi. Zbliżamy się powolutku do końca naszego wywiadu, dlatego ostatnia seria pytań do pana Janka. Przygotujcie, rozgrzejcie palce, piszcie pytania na czacie pod tym wywiadem. Krycha Alf. Panie Janku, czy Czesław Michniewicz zdąży poukładać wszystko na czas? I czy nie boi się pan, że przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Świata będą rotacje w ustawieniu i składzie i skończy się tak jak zawsze? Czy ja się boję? To ja się panicznie tego boję. Dlatego powiedziałem, że 6 spotkań, już 5 spotkań, które będziemy grali z bardzo poważnymi przeciwnikami, powinniśmy grać pierwszym składem. I nie patrzeć na to, że Robert Lewandowski jest przemęczony po sezonie, czy jego czeka
jakiś męczący sezon. Nie, jest to drużyna narodowa i wszystkie drużyny narodowe grają przynajmniej te pierwsze 45 minut, czy tam powiedzmy te 60 minut pierwszym składem, bo na tym polega automatyzm. Jeśli my będziemy co mecz zmieniali skład, to nic nie da, bo nie będzie tego, co się nazywa drużyną piłkarską. A piłkarze wygrywają mecz tylko i wyłącznie tak jak teraz, w tych dwóch przypadkach, że jedni słabi, a drudzy przemęczeni. Bo gdyby byli nie przemęczeni Szwedzi, to mielibyśmy schody. To samo, gdyby Walijczycy wystawili pierwszy skład. A tak w tej chwili musimy grać skład. Dlatego ja krytykowałem tych 39 powołanych, teraz jest 38, no bo to nie jest naprawdę przyjemność. 15 wyznaczam, idziecie na trybunę. No ludzie, no to po co oni są powoływani? To można powołać też całą polską ligę. Będzie 150 powołanych, a tylko 16, chodzi nam o 16. Dlatego mówię, teraz się krystalizuje, albo będzie zespół, albo tego zespołu nie będzie. Po następnych 5 spotkaniach. I to wszystko zależy od sztabu szkoleniowego. Ponad 800 osób na naszym czacie. Dzięki, że z nami jesteście. Ostatnia seria pytań do pana Janka. Marek Orlik. Panie Janie, czy trenerowi uda się przed mistrzostwami zbudować kolektyw przy takiej rotacji składu? Kiedy powinniśmy mieć jasność co do poszczególnych pozycji, nadal jest wiele niewiadomych. Zgadza się. No ale przecież cały czas, panie Przemku i kolego internauto, cały czas o tym mówimy. Drużyna i przykłady rzucamy. Anglia pojechała do jakiegoś tam San Marino. Grała w pierwszym składzie i wygrała 10-0. Niepotrzebny był w ogóle ten wynik. My, jakbyśmy mieli taką sytuację, to by Sousa powiedział, wystawiamy trzecią drużynę czy czwartą drużynę. Nie. Po prostu jest to święto narodowe dla piłkarzy, którzy reprezentują swoją ojczyznę i dla milionów kibiców, którzy chcą widzieć najlepszych swoich piłkarzy, którzy grają w meczu drużyny narodowej, powtarzam, narodowej, a nie jakimś tam Bayernie, Legii, ŁKS-ie czy w jakichś innych klubach. To jest drużyna narodowa, reprezentuje naród. Proszę, nie widziałem tego spotkania, jak się skoncentrowali Ukraińcy. Ni z gruchy, ni z pietruchy, pół roku nie grali, I nagle wygrywają na Szkocji, która ma zespół. Czyli można, tylko trzeba to traktować poważnie. I nie ma żadnej mowy. Nie wystawię Roberta, nie wystawię Zielińskiego, nie wystawię kogoś, bo 4 spotkania mamy. W tych 4 spotkaniach muszą grać najlepsi. Do 60 minuty, do 45, ale na tym polega automatyzm i zgranie się zespołu i tworzenie tej atmosfery w zespole i kolektywu. I to jest wszystko, bo ja przed meczem już wiem, aha, jak pójdę tu, to ten mi zagra tu, jak pójdę tu, to ten mi. I trzeba tutaj teraz właśnie tę podstawową jedenastkę pocelować i dokonywać w każdym meczu, powtarzam, w każdym meczu, bez względu na to, jaki jest wynik, dokonywać 5 zmian, żeby tym zmęczonym dać odpocząć i to jest właśnie budowanie kolektywu, bo nie ma zawodnika, który wytrzyma 90 minut grać na pewnych obrotach tam i z powrotem. I tą piątkę trzeba wykorzystać i ta piątka stworzy właśnie tę szesnastkę. Jeśli będziemy mieli szesnastkę, przypomnę tylko, że pan Kazimierz Górski, kiedy jechał na Mistrzostwa Świata, to każdy kibic mógł przed pierwszym meczem wytypować 10, a niektórzy nawet trafiali 11 zawodników, którzy wyjdą na spotkanie. A u nas? Do tej pory czeski filmik nikt nie wie. Bardzo dużo pytań, panie Janku, jest o Kamila Grabarę. Proszę, Wojtek, proszę słowo o bramkarzu. Były też pytania o to, żeby przeanalizować te sytuacje, kto tam popełnił błąd przy golu. Błąd popełnił, moim zdaniem, selekcjoner, który jednego zawodnika z pomocy zabrał do pomocy Lewandowskiemu, żeby te 2 dziewiątki były, bo jednego człowieka tam brakowało. I oni mieli tam kilka strzałów takich oddali, gdzie mieli dużo luzu od 20 do 30 metra. I nie chcę tutaj personalnie mówić, kto zawalił. Natomiast strzał był, przepraszam, to nie było na środek bramki, to było z kąta. I ta piłka była gdzieś tak
30 metrów od bramki po tym skosie tak leciała. Po pierwsze, był źle ustawiony, ale jeszcze raz proszę, to jest debiutant. On chce jak najlepiej. Bardzo dobrze wczoraj grał nogą. I to mi się podobało, że nasi tam zaczęli grać nogą, że on rozprowadzał tę piłkę. Natomiast tutaj popełnił błąd, który niestety zakończył się happy endem i tutaj można go rozliczyć, ale generalnie taki strzał się broni. Poza tym tam była druga taka sytuacja, kiedy wyszedł do piłki i nie wiem, czy ją strącił, czy nie strącił, w każdym razie minął się i zawodnik walijski miał nieprawdopodobną szansę gdzieś z 16 metrów na przestrzeli. Całe szczęście, że przestrzeli. Także nie był to, jeszcze raz podkreślam, debiut jego mógłby być, ale z Holandią, z Belgią. Bo tutaj raz, że dużo miałby sytuacji, na pewno więcej niż w tym meczu, a ten mecz był kluczowy. I oni sobie zdawali z tego sprawę, że jeśli wszyscy zawodnicy, że jeśli wygramy z Walią, to mamy praktycznie zapewniony pobyt w tej... Trochę nie wytrzymał, moim zdaniem, psychicznie, ale cóż, ja też podczas swojego debiutu po meczu z RFN-em byłem najpotężniejszym człowiekiem w Polsce. Pułk Polski mnie chciał powiesić, a powinnaś na Wanicję, bo mnie obwiniono za przegrany mecz, wtedy to jest spuszczona bramka, ale mam nadzieję, że Grabara pójdzie moim śladem i udowodni, że wszyscy wygrywamy i wszyscy przegrywamy i będzie z niego pożytek. Kończymy powolutku, panie Janku, nasz wywiad. Na koniec jeszcze obiecane podsumowanie naszej sondy. Podsumujemy sobie wspólnie może, panie Janku. Jak oceniacie grę Polski w meczu z Walią? Było świetnie 14%, tak sobie 68%, szkoda gadać 18%, no prawie 70% na tak sobie. Ja też jestem za tym na tak sobie, bo nasi piłkarze zadanie wykonali. W dwóch meczach. I ze Szwecją i ten. Natomiast teraz tak sobie, na pewno to daje głowę, na pewno nie wystarczy na te trzy następne mecze. Trzeba się wznieść na wyżyny, żeby w tych meczach osiągnąć, ja nie mówię remis, żeby osiągnąć, jakby to powiedzieć, taką równowagę, jeśli chodzi o wizualne spojrzenie na mecz. Jeśli będziemy równym partnerem, no można przegrać. No Liverpool przegrał z Realem, ale moim zdaniem Liverpool był lepszym zespołem. No miał pecha, bo Courtois, to co robił Courtois, to się w głowie nie mieści. Ale kibice Liverpoolu na pewno nie mają pretensji do swoich zawodników, że przegrali wygrany mecz. No bo to był wygrany mecz. I przyjęli ich tak, jakby zdobyli Puchar Europy. I ostatnie pytanie już na sam koniec, do przodu. Adam Romanowski, jaki wynik obstawia pan z Belgią? Jeśli mam mówić jako fachowiec, to chciałbym, jako niefachowiec, przepraszam, to chciałbym, żebyśmy ten mecz zremisowali. Natomiast obawiam się, że tu będzie 2-3-1 dla Belgii. Ale dlaczego mówię 3-1? Bo nawet strzelona bramka Belgom, jakby to powiedzieć, dowartościuje ten zespół. Na pewno Belgowie są faworytami tego spotkania, no przecież oni są chyba na drugim miejscu w rankingu światowym i kto zobowiązuje, będzie to ich taki też sprawdzian, no bo oni już w tej chwili mają sprawdzian na to, czy zdobędą medal na Mistrzostwa Świata, czy nie. Bo oni mają takie aspiracje. Tak jest. Panie Janku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. 845 osób w tej chwili nas ogląda, także mieliśmy dużą widownię przez cały program. Również dziękuję bardzo. Jestem do waszej dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, bo o drużynie narodowej muszę i każdy z nas ma obowiązek rozmawiać, bo to jest, musimy dmuchać w jedną trąbę. Tak jest. Dziękuję bardzo, panie Janku. Dziękuję.
To była rozmowa z panem Janem Tomaszewskim. Oczywiście podsumowaliśmy sobie to, co działo się na boisku we Wrocławiu. Mecz Polska-Walia 2-1. Zapowiedzieliśmy też mecze z Belgią, dwa mecze z Belgią, jeden z Holandią. Będzie się działo w polskiej piłce reprezentacyjnej w najbliższych dniach. Z pewnością porozmawiamy też z panem Janem Tomaszewskim o kolejnych spotkaniach, dlatego subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim, żeby widzieć wszystko, co nowego, co dobrego u nas na kanale YouTube'owym Super Express Sport. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki, do zobaczenia.